Dzień dobry. W naszym studiu wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Monar, specjalista terapii i uzależnień Adam Nyk z poradni profilaktyki leczenia terapii uzależnień w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam państwa. Ile lat mają najmłodsi pacjenci w waszej poradni? No, na dzień dzisiejszy osoba najmłodsza, z którą ja pracuję bezpośrednio, to jest 2005 rocznik urodzenia. Pracujemy z sobą od około roku. Ileś miesięcy wcześniej miała miejsce inicjacja tej osoby, jeśli chodzi o... 2005 rok, to znaczy, że ta osoba ma 15 lat. Tak, no i tutaj ten przedział rozpoczęcia kontaktu ze środkami psychoaktywnymi nastąpi akurat u tej osoby około 13 roku życia. I to są osoby, które trafiają do was właśnie, bo miały pierwszy kontakt, czy też jako nastolatkowie już mają problem z uzależnieniem? Bardzo, bardzo rzadko, niestety, zdarza się tak, żeby ktoś trafił po tej rzeczonej inicjacji, tak? Czyli spróbował czegoś i od razu przyszedł do poradni. Zazwyczaj jest tak, że inicjacja miała miejsce już dawno, dawno temu, a tym mechanizmem, który spowodował, że osoba do nas dotarła, były już jakieś problemy, które w wyniku już przyjmowania środków miały miejsce. Inicjacja, czyli kontakt z narkotykami. Tak. Trzeba powiedzieć wprost, po wakacjach albo jeszcze w czasie wakacji będziecie mieli dużo więcej pracy. Tak rzeczywiście jest, że wakacje są tym momentem, kiedy ten kontakt z narkotykami jest dużo częstszy? U niektórych osób, u niektórych grup tak. Natomiast ja niestety spadku ilości pacjentów w trakcie roku, czy szkolnego, czy wakacji specjalnie nie widzę. W chwili obecnej niestety mamy nawet kolejkę, w związku z tym, że tych placówek pracujących w systemie NFZ-owskim, czyli całkowicie nieodpłatnych dla osób, które szukają pomocy, nie jest aż tak dużo lub może za mało. Także tą kolejkę na dzień dzisiejszy, no nie chcę przekłamać, ale mamy blisko 180 osób czekających na terapię. No, szybciej możemy kogoś wysłać do ośrodka czy na detoks, natomiast jeśli chodzi o taką terapię ambulatoryjną z elementami psychoterapii, no to ta kolejka jest i to są właśnie osoby bardzo młode, czy dzieci można powiedzieć, ale też osoby dorosłe. To my liczymy na kolejkę w internecie, na rmf24.pl, bo tam będziemy rozmawiali i podpowiadali między innymi, jak rozpocząć z dzieckiem rozmowę o narkotykach. Zapraszamy. Panie Adamie, da się podpowiedzieć coś mądrego młodemu człowiekowi, który staje w takiej sytuacji, spotyka się z rówieśnikami, no i tam ktoś proponuje, weź, spróbuj. Jak się z tego wykręcić, będąc w pewnej sytuacji takiego przymusu towarzyskiego? Znaczy, myślę, że jest to o tyle trudne, że... Młody człowiek, kiedy ulega presji grupy, no często przejmuje zachowania tej grupy. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sytuacją nową, człowiek chciałby, uzyskując akceptację, też powielić te zachowania. No właśnie, tak? Każdy ma siłę, żeby się nie szuka tej akceptacji. Natomiast to, co ja bym mógł doradzić młodemu człowiekowi, w niewątpliwie trudnej sytuacji, z perspektywy osoby dorosłej wydaje się to łatwe. Chce mnie ktoś namówić do alkoholu, bo ten alkohol najczęściej cytujemy. Ja mówię, nie, dziękuję, jak mówi dwa razy to samo, to powiem ostrzej, weź się tam, odklej ode mnie i ja pił nie będę. Natomiast młody człowiek jest w sytuacji o tyle trudniejszej, że często, kiedy ta grupa jest grupą, na której mu zależy i zachowuje... Chce w niej być, chce w niej być, dobrze widziany, dobrze postrzegany, chce być przez nią zaakceptowany, to przeciwstawienie się jest zdecydowanie trudniejsze z punktu widzenia emocjonalnego. Poza tym mówimy o młodym człowieku, który też mechanizmów obronnych ma, można by powiedzieć, mniej i nie do końca jest asertywny. To co on ma zrobić? Myślę, że to, co ja mógłbym powiedzieć takiemu człowiekowi, w momencie, kiedy on by się do mnie zwrócił z takim pytaniem, to, że on ma prawo się bać przeprowadzenia takiego eksperymentu. Bo wyjście z założenia, że jeśli jedna czy druga osoba spróbowała dany środek i na nią ten środek tak zadziałał i ona go reklamuje, mówi, super, zobaczysz, no to są tego typu rozmowy, myślę, że warto o tym powiedzieć, będziesz się świetnie czuł, to nie znaczy, że ja muszę czuć się tak samo. Strach przed czymś nowym nie jest, można powiedzieć, głupotą, tylko jest pewnym rodzajem, tak jak niektórzy określają, co ty, głupi jesteś, się boisz, no zobacz, jest fajnie. No właśnie, powiedzieć fajnie. Boję się, to znów jest trudna sytuacja. Mówię sobie, gdzieś tam w środku, tak, że jeśli nie mam doświadczeń z daną substancją, to znaczy, że czymkolwiek, tak, do picia, do spożywania, do przyjmowania w takiej czy innej formie, to
powinno to być dla nas takim bodźcem, który mógłby nas wyhamować do tego, żeby jednak tej czynności nie robić, bo możemy niestety trafić na sytuację, że dany środek na, nie wiem, 5 osób zadziała w ten sposób, a na nas zadziała inaczej. Wakacje, chwila przed wyjazdem dziecka na kolonie, na obóz, czy na taki wypad z przyjaciółmi, to jest dobry moment, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem o narkotykach właśnie? Znaczy myślę, że teraz przed nami rodzicami stoi takie zadanie dużo wcześniej i mocniej niż miało to miejsce, powiedzmy, no nie wiem, kiedy ja byłem dzieckiem, gdzie na nas rodzicach jest wręcz nałożony obowiązek tego, byśmy nie rozmawiali tylko przy okazji wakacji. No bo to tak byśmy mówili o szkodliwości picia alkoholu w momencie, kiedy ktoś idzie na wesele. No bo to taka pogadanka z tego może wyjść, którą tak. Dziecko czy nastolatek potraktuje no, jako coś, co trzeba odbębnić, odbyć. Dokładnie. Myślę, że tu trzeba pewnej swobody, ale też ważne jest, by rodzice mieli trochę wiedzy na ten temat. Tak, nie na zasadzie, no nie wiem, moich wyobrażeń. Tylko w momencie, kiedy mówimy o czasach, kiedy dorasta nasze dziecko, to wiedzmy, co się dzieje w czasach naszego dziecka, a nie pytajmy go tylko, nie wiem, jaką ocenę przyniósł ze szkoły, bo to nam się wydaje najważniejsze. Słyszy pan czasem od rodziców, że oni się boją rozmawiać o narkotykach, bo po prostu o tych narkotykach niewiele wiedzą? Dlatego, że wiedza na temat alkoholu jest nam bardziej dostępna, znaczy łatwiej dostępna, może więcej wiemy na ten temat, natomiast o narkotykach nie, szczególnie jeśli rodzice nie mają sami takich doświadczeń, to jest raz. Dwa, no nie chce nam się jak gdyby tej wiedzy zdobyć. Myślę, że nie byłoby w tym nic złego. Ja zawsze, jak mam okazję, o tym mówię. Jeśli rodzic ma dorastające dziecko i nie ma z nim problemu narkotycznego, alkoholowego i żadnego innego, a boi się tego, jak to będzie, w sytuacji dorastania, to nie ma nic złego, żeby taka osoba poszła do poradni, porozmawiała z terapeutą, tak? Żeby rozszerzyć swoją wiedzę na ten, albo w ogóle ją nabyć. Czyli nie muszę trafić do poradni wtedy, kiedy problem już jest, tylko mogę w ramach profilaktyki i uczenia się do was zgłosić? Jak najbardziej. No, myślę sobie, że to tak jak z tym dentystą, tak? Że zazwyczaj idziemy do dentysty w momencie, kiedy już wyjemy z bólu i trzeba ząb wyrwać, albo jeszcze większą dziurę zrobić. Natomiast no, potem sobie z reguły mówimy: nie, już teraz tak nie zrobię, będę co 2 miesiące chodził na przegląd. Trochę to, że tak powiem, transponując na tą sytuację, myślę, że nie byłoby nic złego, gdyby właśnie z terapeutą porozmawiać czy spotkać się w momencie, kiedy nie mamy wiedzy na ten temat. Reakcje na stwierdzenie, czy te narkotyki są różne w związku z tym, no bo różne są narkotyki, to na co jako rodzic powinienem zwrócić uwagę, czy co powinno mnie mocno zainteresować w zachowaniu dziecka, co może pokazać, że problem gdzieś się rzeczywiście pojawi? Znaczy ja zakładam, że rodzice znają swoje dzieci, w sensie ich reakcji, zachowań, takiego dnia codziennego. I w momencie, kiedy zachowanie czy reakcja naszego dziecka obarczona by była jakąś dozą nieadekwatności, tak? Czyli nie byłoby nieadekwatnie pobudzone, czy nieadekwatnie spowolnione. W sferze werbalnej działoby się rzeczy, które dla nas są zaskoczeniem, jeśli chodzi o dziecko. Czyli tych symptomów byłoby kilka. W tym momencie myślę, że powinny nam się trochę rozszerzyć oczy i powinniśmy się zastanowić, czy na pewno dziecko, nie wiem, nie spróbowało czegoś, nie jest pod wpływem. To nie jest tak, że nasze dziecko musi być uzależnione. To może być tak, że ktoś go czymś poczęstował, czy nawet zdarzają się sytuacje, może rzadko, ale miałem z nimi do czynienia, kiedy towarzysko ktoś komuś podrzuca narkotyki, po to chociażby, żeby sprawdzić, jak one na niego zadziałają. Tak dla fanu. Przepraszam, może to brzmi trochę idiotycznie i wręcz brutalnie, bo to można przecież komuś zrobić krzywdę, ale takie sytuacje się zdarzają. I w momencie, kiedy tutaj jakby wchodząc w rolę rodzica, widzimy, że zachowanie naszego dziecka jest nieadekwatne do tego, które znamy, to powinniśmy interweniować. No właśnie, pytanie, jak zareagować? Myślę, że tutaj sytuacja jest prosta. Jeśli nasze dziecko zachowuje się, no nie chcę używać słowa dziwnie, bo tu można zbyt dużo rzeczy zapakować. Inaczej niż zazwyczaj. Inaczej niż zazwyczaj. I mamy z nim słaby kontakt i widzimy, że fizycznie również coś się z nim dzieje, to powinniśmy po prostu wzywać pogotowie. Nie, jak gdyby nie czarujmy się, że sami wpadniemy na to, co dziecko brało, czy dziecko nam to powie, czy jaki rodzaj pomocy zastosować. To jak gdyby to bezwzględnie, bo w przypadku alkoholu tą procedurę znamy. Tak? Jeśli by nasze dziecko przyszło po alkoholu,
alkoholu, to wiemy, co zrobić, czy czego nie robić. W przypadku, kiedy to mogą być środki zmieniające świadomość, inne niż alkohol, myślę, że nie powinniśmy się zastanawiać, tylko wzywać się pogotowia. I to jest już moment, kiedy powinniśmy szukać pomocy u was, w poradni, która zajmuje się uzależnieniami? Znaczy, na pewno jest to moment, kiedy powinniśmy z dzieckiem rozmawiać. Może nie tego samego dnia, czy następnego, bo myślę, że jest kwestia dojścia do siebie, ale nie zamiatać tej sytuacji, że to się na pewno nie wydarzy, bo to był epizod, zresztą często jest tak, że jak takiego jednorazowego zatrucia dochodzi, to ten młody człowiek mówi, nie, no ja już tego więcej w życiu nie dotknę, bo to mi źle zrobiło, bo nie wiem, wymiotowałem, bolała mi głowa, czy cokolwiek innego somatycznie spowodowało, że nie miałem pełnego komfortu. No ale okazuje się, że jednak w tej podróży po środkach, czy w podróży ze swoimi rówieśnikami osoby sięgają po raz kolejny. I myślę, że w związku z tym, jak gdyby znowu na nas, rodzicach, leży taki obowiązek, że należy rozmawiać, tak? Czyli nie uciekać od sytuacji tego, że to się samo rozwiąże, tylko usiąść i przy tym przysłowiowym blacie i rozmawiać. To jest oczywiście nie tylko problem dzieci, nie tylko problem nastolatków, no ale także dorośli, którzy są wśród waszych pacjentów. Jak najbardziej. Zdziwiłbym się, patrząc na listę zawodów, których najczęściej problem dotyczy, czy raczej to jest taka lista, którą jestem w stanie teraz szybko ułożyć? Zdziwiłby się pan. Kim najbardziej bym się zdziwił? Zdziwiłbym się pan. Znaczy, ja mam dość długie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Można powiedzieć, że przez te 28 lat praktycznie mam cały przegląd społeczny. Tak idąc od prawa do lewa, to od, nie wiem, od tej przysłowiowej grupy, którą można by nazwać środowiskiem patologicznym, tam gdzie gdyby jest brak wzorców i bodźców do normalnego rozwoju, po osoby duchowne. Aha. Czyli jak gdyby to spektrum jest takie bardzo, bardzo szerokie, ale jak gdyby wchodząc już jakby w szczegół, to jest również osoby wysoko funkcjonujące, czyli odpowiedzialne na różnego typu stanowiska. Dyrektorzy, menedżerowie? Sięgają po środki. Oczywiście, że tak. Szczególnie, że myślę, że przy okazji też rozpętała się taka dyskusja, przy okazji tych wypadków w Warszawie, jeśli chodzi o kierowców, że jest grupa osób, która sięga po środki po to, żeby poprawić swoją wydolność. Nie pod względem narkotycznym jako takim, tak, żeby się bawić, chodzić na imprezy, brać te narkotyki. Nie tylko wiem, żeby podołać obowiązkom zawodowym? Żeby podołać obowiązkom zawodowym. Czyli w momencie, kiedy ktoś ma tak wyśrubowane wymagania względem siebie w takim czy innym zawodzie, nie chcę tutaj jakby przekładać, że to kierowcy są tylko tym zawodem, czy lekarze, czy policjanci, czy dziennikarze, no jak gdyby to może być każda grupa, że są osoby, które dokonują takiego wyboru po to, żeby dać radę. Ale ci kierowcy, o których wiemy, bo zdarzyły się wypadki w Warszawie, myśli pan, że to były jednostkowe przypadki, czy rzeczywiście jest taki problem, jeśli chodzi o kierowców autobusów miejskich, autobusów jeżdżących polskimi drogami? Ja nie znam wszystkich szczegółów odnośnie tych dwóch wypadków, poza tym, co donosiły media. Ja myślę, że to jest problem raczej marginalny, bo kierowca zawodowy, a znam sporo kierowców zawodowych prywatnie, to są osoby raczej odpowiedzialne, które nie pozwalają sobie nawet na imprezę dzień wcześniej, jak idą do pracy na drugi dzień na rano. To, że w tej grupie zdarzy się ktoś, kto ma kontakt ze środkami zmieniającymi świadomość, no to w każdej grupie możemy znaleźć kogoś takiego. Tak, tu mieliśmy jeden przypadek jakby po bezpośrednim zażyciu i jeden tak, po użyciu osoba kilka była, dni tak, wcześniej. Z tego co pamiętam pod wpływem, ale też badania, które z tymi badaniami się rzucono na wszystkich kierowców oczywiście i okazało się, że wcale nie jest tak, że no nie wiem, naćpani kierowcy jeżdżą autobusami. Uważam, że to jest tego typu myślenie, to jest bzdura. Myślę, że zdecydowana większość, jak nie prawie wszyscy, nawet tak bym powiedział, to są osoby odpowiedzialne i mają poczucie tego, że w autobusie wiozą, nie wiem, kilkaset osób w godzinach szczytu i ich życie zależy od reakcji tej osoby. Marek Kotański w książce Sprzedałem się ludziom tak podpowiadał. Narkomana się tworzy w domu, szkole, na uczelni, podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez. Panie Adamie, czy jest coś, co łączy narkomanów, czy ludzi, którzy mają kontakt z narkotykami, coś, co zaprowadziło ich do tego świata, to jest, nie wiem, samotność, poczucie niezrozumienia, ambicje, bunt, nie wiem, będę szukał dalej. Trochę swoimi słowami, tak? Jak gdyby lata doświadczeń spowodowały, że jak patrzę na osoby, które się uzależniają z bliska,
tak jak tutaj siedzimy naprzeciwko siebie, to są osoby, tak jak pan sam wspomniał, bardzo, bardzo młode, ale też nie ma górnej granicy wieku tak naprawdę. I coś, co ja bym, nie wiem, czy pan, czy państwo, którzy słuchają, się z tym zgodzą. Ja uważam, że osoby, które mają skłonność i w konsekwencji się uzależniają, to są osoby, które są bardzo wrażliwe, wręcz nadwrażliwe i nie znajdują odpowiedniej reakcji na swoją wrażliwość czy nadwrażliwość ze świata, w którym funkcjonują. A czy świat narkotyków i uzależnienia ma płeć? Nie ma płci, zdecydowanie. Jeśli byśmy sondowali, czy robili zestawienia, czy więcej jest chłopców, czy dziewcząt, mężczyzn, czy kobiet, no to myślę, że statystycznie mężczyzn sięgających po narkotyki jest więcej, ale też myślę, że podobnie jak w przypadku alkoholu. Kobiet nie jest diametralnie aż tak dużo mniej, natomiast kobietom się jest trudniej przyznać do tego, że mają problem, chociażby z alkoholem, tak? Z narkotykami myślę, że jest podobnie, aczkolwiek w tym najnowszym pokoleniu, nowym pokoleniu, tych ostatnich lat, tym pokoleniu takim, nazwijmy to, około dopalaczowym, czyli te ostatnie 10 lat, tutaj te różnice moim zdaniem są prawie pół na pół. Czyli jak gdyby, jeśli miałbym patrzeć na płciowość swoich pacjentów, czy pacjentów poradni w Warszawie na Chorzej, w której mam przyjemność pracować, to myślę, że to może być taka proporcja 50 kilka do 40 kilku, czy 60 do 40, no to może góra, na korzyść mężczyzn. Zdarza. Tak? Mają się politycy wśród waszych pacjentów? No oficjalnie wiadomo, że nie, natomiast nie mogę mówić o takich rzeczach. Jasne. Jak pandemia zmieniła narkotykowy świat? I tutaj zaskoczenie, bo ja na początku, mówię w połowie marca, kiedy porozumieliśmy się z NFZ-em, który dość płynnie pozwolił nam przejść na pracę zdalną i okazało się, że bardzo dużo pacjentów chce tej pracy zdalnej. Myśmy się też tego uczyli, czyli no wszystkiego rodzaju komunikatory, które... Czyli terapia za pośrednictwem komputera, telefonu? Komputera, telefonu, wszystkich. No nie chcę wymieniać nazw, żeby jakieś nie przekręcić. Ja z dużą ilością pacjentów pracowałem za pomocą Messengera. Akurat tak to było akurat wygodne, ale inni terapeuci w innych formułach również. I ktoś nie miał możliwości, no to był to zwykły telefon. I to działało? To działało i no może poza takimi pierwszymi dniami rozruchowymi, ale tych pacjentów było tak dużo, nie chcieli tego kontaktu, łaknęli tego kontaktu. Zresztą no, dla nas też by było sytuacją nienormalną nie robić nic. No to jakby nie bardzo sobie to wyobrażałem. No, bo problem nie zniknął przecież. Bo problem nie zniknął. W dalszym ciągu ludzie tego kontaktu chcieli i po takiej fazie, nazwijmy to rozruchowej, początku drugiej połowy marca, w kwietniu zaczęło już to hulać i praktycznie do końca, że tak powiem, odmrożenia u nas w przypadku naszej placówki, to odmrożenie miało miejsce 1 czerwca. Jak gdyby ta zdalna praca funkcjonowała w takim bardzo szerokim zakresie. Nawet koledzy, którzy prowadzili grupy terapeutyczne, też indywidualnie z członkami tych grup pracowali. To jest ta sfera terapii, leczenia. A czy pandemia zmieniła dostępność narkotyków? O tym chciałem powiedzieć. Ku mojemu zaskoczeniu nie, bo mam wrażenie i nie wiem, czy inni koledzy, koleżanki i terapeuci to potwierdzą, że więcej zaczęło ludzi i głębiej sięgać do kieliszka. Myślę, że te pierwsze tygodnie izolacji spowodowały, że ludzie zaczęli pić. No, nie było dostępności do wielu rzeczy, ale do alkoholu w Polsce dostępność jest od zawsze, tak? Cena nie stanowi... Tylko alkohol możemy kupić w sklepie, a narkotyków nie, więc pytanie, czy to, że są pewne ograniczenia, chociażby no, w ruchu towarów i przemycie pewnie w związku z tym, no tak, ale... czy na rynku nie pojawia się no, jakiejś gorszej jakości towar? No tak, ale narkotyków też nie sprzedaje się w Żabko-Biedronce, tak? No, tylko sprzedaje się w jakiejś tam innej formule. I z tego, co ja rozmawiałem z pacjentami, nie było żadnego problemu, żeby nabyć wręcz z dostawą do domu pod adres, no bo ten świat narkotyczny też reaguje na potrzeby klienta. No ja nie chcę go jakoś tam oceniać ze swojej perspektywy, ale on też dynamicznie obserwuje, jak wygląda rynek popytu, podaży i jak gdyby w to wchodzi. I myślę, że nawet w tym okresie niektórzy pacjenci, którzy wcześniej sięgali po mniejszej ilości, to sięgali po większe ilości w momencie, kiedy ta izolacja zaczęła być dla nich odczuwalna jako coś, co im doskwiera, krótko mówiąc. A no, lubimy świat zewnętrzny. Użył pan po drodze słowa dopalacze, chociaż wiem, że pan tego słowa nie lubi. Nie lubię. Dlaczego? Nie lubię, ponieważ ono nadaje taką złą konotację tym środkom. Dopalacz kojarzy się, nie wiem, z kawą, z jakimś, nie wiem, przyspieszaczem. Z napojem energetycznym. Z napojem energetycznym.
energetycznym, z dodatkiem do paliwa, do silnika rakietowego, żeby była większa siła ciągu, a tak naprawdę te środki to środki, które są dużo mocniejsze od konwencjonalnych narkotyków. Tak, pan mówi, że to są narkotyki nowej generacji. Nowej generacji, tak. Ja często używam tego słowa i patrząc po pacjentach i tych najmłodszych, ale też dorosłych, bo mam dorosłych pacjentów, którzy po te środki sięgają, naprawdę mam wrażenie, że one dużo szybciej wyniszczają, bardziej w sferze psychicznej człowieka niż fizycznej. Są niestety dość powszechne, chemicznie skonstruowane bardzo brutalnie dla organizmu. No nie wiem, czy to jest dobre określenie. Myślę, że chemicy mnie skrytykują. Ale ta drapieżność polega na tym, że to wyniszczenie, szczególnie w sferze psychicznej, następuje dużo szybciej. No i można je nabyć bez problemu. No właśnie, jako dopalacz sprzedawany był, czy raczej może wciąż jest sprzedawany etazen. Mhm. Bardzo niebezpieczny opioid. 60 razy mocniejszy od morfiny. Mhm. Bardzo toksyczny. Przed nim właśnie ostrzega główny inspektor sanitarny. Tak, no też należy zauważyć przy okazji tego, jaka jest dynamika tego rynku, że on nie śpi, nie czeka, tylko wychodzi frontem do klienta, tak? Tworzy nowe odmiany środków, szuka dojścia do takich sfer zmysłowych, żeby to coraz lepiej działało na pacjenta. No tak, ten etazen jest sprzedawany i jako proszek, i jako susz, i jako liquid do e-papierosa, ba, jako spray donosowy. Czyli what you wish, tak? Jak gdyby po prostu szeroko... łatwo uśpić czujność, także kiedy się obserwuje, czego człowiek używa. I ja tu chciałbym też nie tyle zaapelować, co zwrócić uwagę, że czasy, kiedy mówiło się, że narkotyk najbardziej brutalny dla organizmu to jest ten podawany dożylnie, minęły bezpowrotnie. Teraz przy gamie tych środków, które są, wystarczy palić, wystarczy wsiągać, czy nawet wystarczy rozpuścić w płynie i wypić, żeby mieć do czynienia ze środkiem bardzo mocnym i bardzo niebezpiecznym dla organizmu. I tutaj te liczby, które pan sam podaje, że coś jest ileś tam set razy czy dziesiątek razy mocniejsze od znanego nam środka, pokazuje, z czym mamy do czynienia. Z jednej strony mówimy, że jest marihuana, która w formie czystej, choć ona rzadko występuje w formie czystej na ulicy, ma taką zawartość, powiedzmy, te trochę drokanabinolu, a z drugiej strony mamy syntetyczne kanabinoidy, które bardzo szybko, wręcz błyskawicznie działają i mają tą zawartość set razy większą od tej bazy podstawowej. Tygodnik Wprost pisał niedawno, że stale rośnie liczba Polaków z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. No i zastanawiam się, czy proces uzależniania się od leków to jest taki sam proces, jak uzależnianie się od narkotyków. Z punktu widzenia farmakologicznego tak. I to jest kolejna grupa, o której też warto powiedzieć. Pacjentów, którzy do nas docierają, osób dorosłych, też często funkcyjnych, które to przy okazji różnego typu dolegliwości, kontuzji, miały przypisane leki przeciwbólowe. I to mówię o takich lekach, które nie mówię o APAP-ie czy innych lekach, które się gdzieś kupuje bez recepty. Tak, na początku roku było 1,5 miliona Polaków przyjmujących te leki, a w czasie pandemii sprzedaż tych leków w parę miesięcy wzrosła o 1/5. No można powiedzieć, że ktoś łagodził ból egzystencji, tak, bo mu jest smutno, ale to tak nie chciałbym, broń Boże, z tego tytułu na jakąś ironię sobie pozwalać. I co się dzieje dalej? W momencie, kiedy ktoś przyjmuje tego typu leki i lekarz nie skontroluje tego, nie powie, że to są leki na tyle mocne, że może pani przyjmować, powiedzmy, w cyklu 2-3-5-tygodniowym, a potem trzeba je zerować, czyli zmniejszać dawki i odstawić, tylko, że tak powiem, puści tutaj wodze fantazji i przepisuje te leki za każdym razem, jak przychodzi pacjent, no to się okazuje, że po 2-3 latach osoba orientuje się, że jest dawno po kontuzji, którą miała, a jest uzależniona od bardzo mocnych leków opiatowych czy opioidowych, o czym się dużo mówi w Stanach chociażby, jaki oni mają ogromny problem z tego typu lekami. No i okazuje się, że odstawienie tych leków wręcz nie jest możliwe. No właśnie, terapia wygląda tak samo jak w przypadku narkotyków, czy to jest zupełnie inna ścieżka? W przypadku leków opioidowych bardzo często, niestety, ona się musi rozpocząć od detoksu, czyli oczyszczenia organizmu, czyli musimy trafić na oddział detoksykacyjny albo zrobić sobie w jakichś tam warunkach domowych, co jest niestety trudniejsze. Odtrucie, oczyszczenie organizmu, ono trwa różnie, od kilku do kilkunastu dni, no, czasami 2-3 tygodni, to są bardzo duże dawki i długi okres i wtedy dopiero rozpocząć można terapię. I tutaj są dwie drogi. Albo ktoś rozpoczyna terapię ambulatoryjną, czyli przychodzi do poradni, spotyka się z terapeutą, układa indywidualny plan terapii i względem tego pracuje, albo nie czuje się mocny w swoim środowisku i chce wyjechać na przykład do ośrodka stacjonarnego i tam w okresie kilku czy kilkunastu miesięcy poddać się terapii. Panie Adamie, przepraszam. Dlaczego pan się tym zajął? Dlaczego pan wszedł w ten świat?
O mój Boże, no tu mnie pan zaskoczył, bo myślałem, że pan takich rzeczy nie będzie pytał. Tak zupełnie na poważnie, to było 28 lat temu w Krakowie, bo ja tam zaczynałem swoją pracę w poradni Monaru, jeszcze z Markiem Zygadło, z Grzyszkiem Wodowskim. To był początek jakby nowej formuły Monaru tam. Ja byłem chyba ciekaw tej pracy. Studiowałem wtedy socjologię, wcześniej pracowałem jako pracownik socjalny i myślę, że to, że gdzieś tam ten kontakt z ludźmi był dla mnie czymś ważnym. Ale co pana ciekawiło w tej pracy? Czego chciał się pan dowiedzieć? Co chciał pan zobaczyć? Jak ludziom jest, a jednocześnie wiedząc, że z jednej strony ten feedback środka jest taki bardzo głęboki i z punktu widzenia samych osób przyjmujących, no jest mi dobrze, z drugiej strony bardzo dużo zabierał i znaleźć jakiś rodzaj wyjścia razem z tą osobą do tego, by to życie się zmieniło, mimo że jest bardzo mocno już pokiereszowane, że człowiek jest bardzo mocno poraniony, że ma kupę strat wokół siebie. Nie wiem, ja myślę, że ja zawsze byłem ciekaw ludzi i ta ciekawość, jak gdyby towarzysząca mi od dziecka, spowodowała, że akurat trafiając na tą formułę, w tej formule się odnalazłem. No, jeśli chciał pan wiedzieć, jak się czuje człowiek po narkotykach, jest ścieżka, którą można podążyć. Nie o tym mówiłem. Myślę, że tak, no eksperymentalnie to można tak, do końca życia, dokąd by starczyło zdrowia próbować. Byli tacy jak Witkacy chociażby, czy inni, którzy w ten sposób próbowali. Myślę, że bardziej kwestia towarzyszenia człowiekowi w systemie zmian, który dokonuje. A umie pan wyłączyć myślenie o swoich pacjentach, wyjść z pracy, wrócić do domu i kompletnie nie myśleć o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia? Znaczy tak, no po tak wielu latach pracy myślę, że mam jakiś taki mechanizm, który zabezpiecza mnie przed tym, żeby tego nie targać w jedną czy w drugą stronę. Na pewno jest tak, że człowiek, który siada naprzeciwko pacjenta, naprzeciwko sytuacji, czy rodziców, czy kogokolwiek, z kim ma mieć do czynienia, musi mieć umiejętność zapanowania nad tym, co się u niego dzieje. Bo jeśli ja bym jakby swoje sprawy czy problemy przytargał do tego stolika terapeutycznego czy foteli, przy których jesteśmy, to myślę, że marny ze mnie byłby terapeuta. Pytanie, czy da się zrobić to w drugą stronę? Zamknąć drzwi? Myślę, że na początku, pojechać na wakacje na początku bez jest trudniej, kiedy człowiek się uczy, jakby wchodzi w nowe sytuacje, które nas niewątpliwie zaskakują. I wtedy reagujemy bardziej impulsywnie, bardziej emocjonalnie, choć to jest też ważne, byśmy umieli nadać poczucie tej osobie, która do nas przychodzi, pewnego rodzaju spokoju, który się spotyka. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi pan do terapeuty, zaczyna płakać u tego terapeuty, ma pan zmartwienie i terapeuta zaczyna płakać razem z panem. Nie może pan płakać ze swoim pacjentem? No nie, jak gdyby tutaj dla mnie, z mojej perspektywy, ważne jest to, by pacjent czuł, że ja jestem z nim w tej sytuacji. Natomiast zachowania takie, na jakie on sobie może pozwolić, no niekoniecznie mogę sobie, czy powinienem sobie pozwolić na nie ja. Natomiast jak gdyby kończąc tą myśl odnośnie sytuacji, bywają i tak, mimo tylu lat pracy, sytuacje, które mnie zaskakują. Do dnia dzisiejszego, że cały czas się uczę od swoich pacjentów różne rzeczy. No i wtedy też potrzebuję to obgadać. Ale to do tego mam zespół terapeutów, mamy swoje spotkania, zebrania, mamy superwizję, tak, czyli takie miejsce, żeby oczyścić jak gdyby nas z tego, bez tego by się nie dało rady, bo myślę, że nikt z nas nie ma takiej konstrukcji mocnej, aby sobie poradzić z tym wszystkim, z czym się spotyka w tej pracy zawodowej. A więcej jest w panu myśli o tych pacjentach, którym udało się pomóc, czy więcej jest myśli, wspomnień o tych momentach, no, gdzie pomóc już się nie dało? Czyli inaczej mówiąc, czy częściej pan myśli o sukcesach, czy o porażkach w swojej pracy? Nie wiem, jak to jest proporcjonalnie. No, nie będę tutaj jakiegoś czarodzieja udawał i mówił o tym, że się nie cieszę, kiedy mi się coś uda i kiedy widzę radość w oczach pacjenta, uśmiech, czy spotykam go na ulicy i on żyje, ma rodzinę, jest szczęśliwy. To są piękne momenty. Niewątpliwie trudno jest zapomnieć o momentach tych, które były też dla mnie ciężkie, kiedy pacjent odszedł. W sensie dosłownym, czyli nie żyje. Wcześniej, w tamtych czasach zdarzały się te sytuacje częściej, teraz rzadziej, ale też się zdarzają i też są bardzo mocne. Szczególnie, kiedy to dotyczy bardzo młodych osób, a takie rzeczy się zdarzają. Zresztą wystarczy popatrzeć na statystyki, nie, chociażby samobójstw wśród młodych osób, a wśród nich też są takie, które sięgają po narkotyki. I te sytuacje w głowie zostają. Na pewno jest mi źle, kiedy nie jestem w stanie dotrzeć do pacjenta, kiedy jak gdyby moje umiejętności są zbyt słabe do tego, by stanąć obok niego i jakoś tam podążać w kierunku, który sobie razem nakreślimy.
Ale jestem uparty, ja się, że tak powiem, nie poddaję i próbuję różnych sposobów, ale no mam świadomość tego, że nie jestem w stanie wszystkim pomóc. To gdyby ktoś potrzebował pomocy, to Chorza 57. Chorza 57, to jest stały adres, ale zapraszam do wszystkich placówek i nie chcę tylko tu mówić o Monarze, ale ten świat jest duży terapeutyczny w Polsce na szczęście. Nie zastanawiajcie się Państwo, w momencie, kiedy jest problem, to nawet taka zwykła rozmowa może dać ulgę. Myślę, że w każdym większym mieście jest jakaś poradnia, czy taka, czy inna, gdzie można porozmawiać z terapeutą. Można też spróbować formuły zdalnej, czyli w dalszym ciągu za pomocą komunikatorów, czy zadzwonić. Nic nas to nie kosztuje. A to, że powiemy obcej osobie o swoich problemach, to czasami może dać taki rodzaj ulgi, jakiej nawet nie zakładamy. Jeśli jest gorzej, zawsze można się spotkać. Wiceprzewodniczący Monaru Adam Nyk, bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie mam wrażenia, żeby był pan obcą osobą. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu również. Marcin Zaborski, do zobaczenia.